Hej, hej, teraz taki filmik na szybko. Chciałem wam pokazać, jak właśnie przygotowuję tutaj miejsce dla lilii wodnych. Podłoże to jest w większej części składa się z obornika końskiego przerobionego, już takiego 3-letniego. Są takie, jak widać, jeszcze takie bobki jakby. Jest trochę słomy widać, ale to już nawet nie wydziela żadnego zapachu i to będzie tak jakby 90% podłoża stanowiło. Tutaj mam takie kłącze lilii, no kilka dni leżało tylko zanurzone tak lekko w wodzie, tego tak trochę wygląda i tak powsadzam. Na razie poukładam to na tym oborniku w ten sposób i zasypię to taką trochę cięższą ziemią ogrodową, a później żwirem. Jak widzicie, sadzę to w takim worku, tak jakby z takiej włókniny. Worek przeznaczony do sadzenia właśnie roślin takich wodnych. Już tam kilka roślin posadziłem w takim worku, chyba 2 albo 3 worki zużyłem, to będzie chyba 4. I tutaj mam właśnie taką ziemię z ogrodu, teraz lekko to przysypię, włączę, żeby troszkę na wierzchu było, może nie całkiem przysypię i resztę uzupełnię żwirem, tylko po to, żeby mi karpie tego nie wybrały. Tutaj jeszcze liści nie widać u tej lilii, właśnie dlatego, że ona była poza wodą i była w swoim takim dobrym środowisku wodnym, ale po jakimś czasie powinna wypuścić mi bardzo ładne liście. Wcześniej nie dawałem, jak sadziłem, nie dawałem takiego obornika. Myślę, że to będzie dla nich coś dobrego, że będą sobie fajnie rosły. Jeszcze tutaj kawałeczek i żwir. No, myślę, że tyle wystarczy. Gdzie jest ten? O, tutaj, żeby te czubki, te stożki były poza podłożem, żeby liście mogły się od razu rozwijać do światła. I teraz trochę żwiru, powinno być wszystko dobrze. No i tak zabezpieczoną lilię myślę, że już można posadzić. Wsadzić do oczka wodnego. Tutaj widzimy te wierzchołki, gdzie wyrastają liście. 1, 2, 3. To jest lilia biała. Dokładnie nie wiem, jaka odmiana. W takim koszyku, w worku. Większość podłoża to obornik. Wystarczy wrzucić teraz to do wody. Napiszcie mi, co sądzicie. No, użyłem jeszcze takiego grubego żwiru właśnie, żeby mi karpie nie wygrzebywały podłoża. Piszcie w komentarzach, co sądzicie, jak wysadzicie lilię. Od razu zaznaczam, że to nie jest film instruktażowy, tylko pokazuję, jak ja osobiście kombinuję właśnie z roślinami ogólnie, no i z liliami. Trzymajcie się, pozdrawiam ciepło, na razie.